witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj jeździmy sobie przez Alma Aty. Aleksandr, could you tell us something about your city? Our city is, I think, according to Kazakhstan measure, is big. Because there are more than 2 million people live here. Duże miasto jak na... It's the biggest, right? One of the biggest city of Kazakhstan, yes, you are right. Or not the biggest? I need to check. Okay. Because there are three different... Czyli to jest jedno z trzech największych... Chimkent, Astana and Almaty. Now I am not sure that Almaty is biggest. Maybe. Okay, czyli jest to jedno z trzech największych miast w Kazachstanie, Almaty. What is this city famous of? We have famous skiing resort, okay, which is near the Almaty, which name is Chimbulak. Nazywa się Chimbulak i to jest taki centrum narciarskie. People skiing from altitudes 3200 meters up to 2400 meters in Chimbulak, and it is special entertainment and pleasure for people who like skiing during the winter time. Czyli mają tutaj w zimie takie centrum narciarskie tuż obok miasta, od 3600 metrów na 2400, czyli spory kawałek się rzeczywiście zjeżdża. What else? Also, there are very often earthquakes. Earthquakes? Yes, and last time our city was absolutely ruined about maybe 100 years ago. I jesteśmy również słynni z tego, że tutaj są trzęsienia ziemi. Około 100 lat temu całkowicie prawie zostało zniszczone nasze miasto. Now our people who are living in Almaty wait strong earthquake. I hope it will not be happen, but we will see. No i mamy nadzieję, że się nie powtórzy, chociaż nie wiadomo. Also, there are seven beautiful valleys around the near the Almaty, and we are absolutely different. And is a good opportunity during the vacation days and time to visit this valley for relaxing and spending time. Mamy też siedem pięknych dolin tutaj w naszej okolicy i to jest też takie miejsce, które ludzie odwiedzają, żeby sobie odpocząć, pocieszyć się naturą. So why those valleys are so beautiful? It's because of some special nature or because there are many beautiful mountain trees, clear and strong mountain rivers. And so place rzeki, for relaxing, fresh so air. So fajne miejsca, żeby sobie odpocząć, poddychać, da? Yes, and because our mountains are very beautiful and very high. And if people like conquer mountains, is it possible? Because the highest mountain of Almaty region, Mount Talgar, its altitude 5000. Metres above sea level. Without special equipment, is it not possible to conquer it? Czyli można sobie połazić po górach. Największa tutaj góra ma 5000 ponad metrów właśnie w okolicach Alma Aty. And also our mountains, is it not wild rocks? Is it trees, grass and beautiful flowers? And czyli nie są to takie skaliste, ale relaxing. Są też właśnie są no, dużo tam rośnie różnych roślin, jest to fajnie. Pokażemy, bo tak sobie wygląda autobusik. Jadą sobie autobusikiem. To my sobie jedziemy autobusikiem. There are more than 100 nationalities live in Almaty. 100 nationalities? Yes, and there are... From Central Asia mostly? In Almaty also. And there are many different cuisines and food is absolutely delicious. Tam widzimy meczecik jakiś? Ponad 100 różnych narodowości mieszka w Alma Aty i też jest dużo różnych oczywiście restauracyjek z jedzeniem. Okay. Will we see mountains somewhere here? Yes, yes, we will see tomorrow. Okay. Tomorrow. Tomorrow. What about today on this movie? Can we see something or not? I hope that we will see from the distance. Okay, okay. But now I see that there are clouds in the top of mountains. Nie zobaczymy gór, bo generalnie widać je, kiedy jest się w mieście. No ale
może jutro zrobię jakiś fajny filmik jeszcze w takim razie. Okay, and how about the churches in Alma-Ata? Do you have many churches here? I don't think that we have many churches, but praise the Lord, we have churches, especially Presbyterian, Baptist, Pentecostal and Charismatics. It's predominantly Muslim. And a lot of mosques and Muslims. Czyli generalnie dużo oczywiście meczetów, bo tu jest też muzułmański kraj, ale mamy tutaj też dużo chrześcijan. Proporcjonalnie, chociaż Aleksander mówi, że oczywiście mało, no bo chciałby więcej. Czy prezbiterian, czy baptystów, czy charyzmatyków, czy zielonoświątkowców. Now we are omitting the traffic, right? Yes, we are teraz trying uciekamy to przed korkami, traffic. Jakimiś dziwnymi takimi dróżkami jeździemy. Mm-hmm. Ale fajne dróżki, generalnie takie lokalne. And praise the Lord, each year there are more and more Christians in Almaty. Dzięki Bogu nawraca się każdego roku więcej. Each church has baptizing each year. Locals receive Jesus and we like it, we love it. And my dream, for example, my personal dream as a church planter and pastor and teacher, that we will have so many churches, evangelical churches in Almaty, that locals may visit Sunday morning ministry by walk. I see. Not using public transport or vehicles. I see the logic. Yes, it's my dream. Czyli generalnie nawraca się każdego roku, nawracają się nowi ludzie, przy zborach ludzi przybywa, co jest wielką radością moją. W każdym z tych zborów się ludzie chrzczą. Natomiast moje marzenie to jest, żeby kiedyś było tak w Almaty, żeby każdy mógł dojść do swojego zboru. Żeby nie było tak daleko, że musi jechać, ale żeby było ich dość, żeby każdy mógł dojść. Okay, we will pray for that then. Panie Boże, bardzo prosimy właśnie o to, żeby to marzenie Aleksandra się kiedyś spełniło, żeby było tu tyle zborów, żeby każdy mógł dojść do swojego zboru i żeby Twoja Ewangelia się rozprzestrzeniała, ludzie byli Twoimi dziećmi. Bądź w tym, Panie, uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.